Dzisiaj Wam opowiem, jak wykorzystać nawet płytkie dostrojenie do zbierania cennych informacji. Bo nieraz jest tak, że po prostu, zwłaszcza na początku podróży, no człowiek ma... O, ptaszek zaraz mi wleci. Właśnie, wlatł. Na początku swoich podróży człowiek ma problem z dostrojeniem, nie? No, wlatuj, no. Co się dzieje? Ptaki przylatują. Nie mam żadnej bułki. Dobra, nieważne. Rozproszyły mnie. Nie, jestem skupiony. Dobra. Zwłaszcza na początku swoich podróży początkujący obenauta natrafia na kiepskie dostrojenie. Na przykład jak chce przesunąć fazę, bezpośrednio wejść w OB, no i nie może się wyłonić z tego paraliżu sennego, z tego obszaru przycielesnego. Leży, no i tylko frustracja i powrót do ciała i bolączka, nie? Słuchajcie, nawet takie płytkie fazy można wykorzystać do bardzo cennych, do zdobywania bardzo cennych informacji. Do autodiagnozy. Tylko od razu mówię, no wleć, no wleć. Wleć, pokaż się, może wleć tutaj. Kurde, co, przecież ja nic nie mam. Jak przyleci ptak o tak odno, to się nie przestraszcie, nie? Wyciągasz rękę, załóżmy nie możesz wyjść, no ale jesteś w tej przycielesności i się szarpiesz. Ręka na pewno wyjdzie, na 100%. Wyciągasz dłoń, wyrażasz intencje. Już wcześniej w świecie fizycznym odpowiednio nastaw się, zaprogramuj się, no nie lubię tego słowa. Niech to twoje serce poczuje, że jak wyjdziesz, to to zrobisz. To jest właśnie głębsze niż programowanie się. Czuć we własnym sercu to, co masz zrobić. Przeleć jedną dłoń, wykorzystaj jak skaner, drugą dłoń wykorzystaj jak ekran. I przeleć swoje niefizyczne ciało. Prawa ręka załóżmy jak skaner, lewa ręka jak ekran. Przeleć całe ciało, nogi, wszystko, organy, jama brzuszna, tutaj. Z intencją, czy jestem zdrowy. Czy wszystko pracuje jak należy, nie? Kładziesz rękę na brzuchu, druga dłoń jak ekran i patrzysz, nie? Może coś się pojawi. Absolutnie nikomu nic nie sugeruję, żeby tam nie było, a sugier mi wkręcił, kuźwa. Zbadaj się sam. No i najprawdopodobniej nic ci nie pokaże, nie? Ale może być tak, że coś zobaczysz. Na przykład kamienie w woreczku żółciowym. Nie wpadaj w panikę, na spokojnie. Powtórz badanie raz, drugi, trzeci. Niech to będzie 100% diagnoza. Nie tak, że o kurde, to był kamień, może nie kamień. No nie wiem, może w nerce mam kamień. Niech to będzie 100% diagnoza. Jak będziesz pewny, że jest to, dajmy na to, kamień, to już jest oddzielny temat, jak dokonać samouzdrowienia. Ale tak jak mówię, na początku, w obszarze tym przycielesnym, nic się nie denerwuj, jak nie możesz wyjść. Nie panikuj, nie wkurzaj się, tylko wykorzystaj nawet najgorsze dostrojenie do zbierania cennych informacji. I pamiętaj, intencja musi być szczera, musi płynąć z głębi twojego serca. A wówczas dłoń, jedna zamieni się w skaner, druga w ekran. I przelecisz się, kurde, elegancja Francji, nie będziesz musiał chodzić na jakieś USG, tomografy, rezonanse, nie? Do głowy sobie przyłóż normalnie, nic się nie bój. To jest troszeczkę takie szokujące badać samego siebie. Jak badasz kogoś, to jest dystans, nie? Nie wchodzi w grę twoje ego, twój strach, że możesz coś tam odkryć. Nic się nie bój. Zbadaj się. Profilaktyka to podstawa. Powodzenia.